Gmina Miejska Lidzbark Warmiński od 2015 roku realizuje liczne projekty mające zmniejszyć koszt utrzymania obiektów miejskich. Termomodernizuje budynki mieszkalne i użyteczności publicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów grzewczych wspieranych przez fotowoltaikę. Wymieniono już kilkaset opraw oświetlenia ulicznego. Na energooszczędne typu LED wynegocjowano korzystne dla miasta warunki umowy z firmą Veolia na dostarczenie energii do zasilania elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej. Od 2015 suma pozyskanych z różnych źródeł dotacji wynosi blisko 149 milionów złotych. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński pod tym względem jest liderem w województwie warmińsko-mazurskim i plasuje się wysoko w skali całego kraju, za co otrzymuje szereg nagród. Szczególnie ten rok, ale poprzednie też wskazują na to, że jesteśmy zauważalni. Nie tylko tutaj w województwie, ale i też w ogólnopolskich rankingach jesteśmy spostrzegani jako ci, którzy najefektywniej pozyskują fundusze unijne, w ogóle fundusze zewnętrzne i dobrze je angażują w różnego rodzaju inwestycje, ale z drugiej strony też widzi się naszą działalność w oparciu o różne rodzaju przedsięwzięcia, które ze sobą są skorelowane, czyli o jakości powietrza też mówimy, o ochronie środowiska, o wzmacnianiu współpracy społecznej. Te wszystkie nasze działania skutkują właśnie tymi nagrodami, które otrzymujemy, a jest już ich kilka. Widzimy je tutaj, które otrzymaliśmy w ostatnim czasie. To Złotego Anioła, ale też Osobowości Roku i oczywiście laureat inwestycje gospodarcze i kocynierzy przedsiębiorczości. To wskazuje na to, że jednak jesteśmy zauważalni i widzi się tą transformację Lidzbarga Warmińskiego, zmianę, a też ekspansję w dobrym kierunku. Bo z jednej strony pokazujemy ochronę dóbr historycznych, ale z drugiej strony nowoczesność. Jak dodaje burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, jedna z wielu nowoczesnych i ekologicznych inwestycji to ciepłownia przyszłości. Ciepłownia przyszłości jest elementem, który na pewno na skalę Polski, może nawet Europy, będzie wdrażany w innych miejscach. Ciepłownia przyszłości jest to dekarbonizacja, czyli wyjście z węgla 90, nawet ponad 90%. Będzie bazowała na pompach ciepła, na fotowoltaice i magazynach energii, które będą kumulowały, to w sam raz magazyny energii będą kumulowane, czyli energia będzie kumulowana w ziemi, w zbiorniku wodnym. Dlatego też ciepłownia przyszłości jest czymś, co w Lidzbargu Warmińskim jest tylko w Lidzbargu Warmińskim na skalę Polski, realizowana przy współudziale NCBR-u, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w 100% finansowane, przez Euroenergy wykonywane i na infrastrukturze i współpracy Veoli ciepłowni w Lidzbargu Warmińskim. Oczywiście przy naszej współpracy. Inwestycja ma kosztować 37 milionów złotych. Ciepłownia przyszłości w 90% oparta jest na pompach ciepła i fotowoltaice. Ma zostać uruchomiona jesienią 2023 roku w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja ma dostarczać ciepło do 3,5 tysiąca osób.